Na wstępie zachęcamy Was do subskrypcji naszego kanału i kliknięcia dzwoneczka, aby otrzymywać powiadomienia o nowych filmikach. Przewlekłe zapalenie, reumatoidalne zapalenie stawów może powodować sztywność, ból, obrzęk, ciepło i zaczerwienienie stawów, najczęściej w stawach nadgarstków, dłoni i stóp. Ta choroba autoimmunologiczna, która wpływa na ruch, mobilność, a nawet jakość życia, jest wynikiem nieumyślnego atakowania przez układ odpornościowy komórek wyściełających stawy. Może to ostatecznie spowodować uszkodzenie i zniekształcenie dokniętych stawów. Ale uszkodzenie reumatoidalnego zapalenia stawów nie ogranicza się do samych stawów. Może również wpływać na chrząstkę, kości, tkanki i powodować problemy w narządach, takich jak serce, płuca lub oczy. Pierwsze, spróbuj terapii cieplnej. Ciepło rozluźnia mięśnie i poprawia tolerancję na ból i dlatego jest zwykle zalecane przez fizjoterapeutów w przypadku reumatoidalnego zapalenia stawów. Możesz również użyć ciepła, aby leczyć się w domu. Rozgrzej wilgotny ręcznik w kuchence mikrofalowej do komfortowo ciepłej temperatury. Może to zająć około 20 do 60 sekund, w zależności od grubości ręcznika. Zawinąć ten wilgotny podgrzewany ręcznik w suchy, cienki i nałożyć go, aby złagodzić sztywne, bolesne stawy. Upewnij się jednak, że ręcznik nie jest zbyt gorący przed użyciem. Weź prysznic lub ciepłą kąpiel. Wanna z biczami wodnymi działa prawie jak wanny z hydromasażem używane przez terapeutów do dostarczania ciepłych masaży wodnych. A 15-20 minutowa kąpiel w ciepłej kąpieli wodnej może pomóc rozluźnić mięśnie obciążające. Ciepły prysznic może również pomóc złagodzić sztywność. Drugie, przyjmuj olej rybny. Olej rybny zawiera korzystne kwasy tłuszczowe omega-3 i może pomóc w walce z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Jedno z badań wykazało, że ludzie, którzy brali suplementy z oleju rybnego, doświadczyli skrócenia czasu sztywności porannej. W rzeczywistości badanie wykazało, że niektóre osoby, które brały suplementy z oleju rybnego, były w stanie nawet przestać używać niesteroidowych leków przeciwzapalnych NLPZ bez żadnych problemów. Trzecie, suplementy z olejku z wiesiołka. Według badań przyjmowanie suplementów przez 6 miesięcy zmniejszyło nie tylko liczbę delikatnych i obrzękniętych stawów, ale także czas porannej sztywności i bólu u osób z tym schorzeniem. GLA może być korzystny, ponieważ jest częściowo przekształcany w prostaglandynę E1 w organizmie. Jest to substancja podobna do hormonów o właściwościach przeciwzapalnych. Czwarte, zastosuj krem z kapsaicyny. Kapsaicyna, związek występujący w papryce, chili, może złagodzić ból z powodu reumatoidalnego zapalenia stawów. Uważa się, że związek ten wyczerpuje zapasy substancji P, która jest neuropeptydem, który pomaga w przekazywaniu sygnałów bólu do mózgu i ma udział w bólu i zapaleniu związanym z zapaleniem stawów. Kiedy po raz pierwszy używasz maści z kapsaicyną, powoduje ona uczucie pieczenia, ale rozprasza się w ciągu kilku minut i zmniejsza się przy wielokrotnym stosowaniu. Uważaj, aby nie używać podkładki grzewczej na skórze, na którą zastosowano kapsaicynę. Piąte, wykorzystaj imbir. Imbir był tradycyjnie stosowany w chińsko-japońskich systemach medycznych i ajurwedy od wieków w leczeniu stanów reumatycznych i zapalnych. Badania wskazują, że spożywanie imbiru może złagodzić ból i obrzęk związany z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Szóste, pij zieloną herbatę. Zielona herbata znana jest z silnego działania przeciwzapalnego i może również pomóc w zwalczaniu reumatoidalnego zapalenia stawów. Badania wskazują, że fitochemikalia znane jako 3-galusan epigalokatechiny EGCG, obecne w zielonej herbacie, mogą hamować białko sygnalizacyjne, które odgrywa ważną rolę w niszczeniu tkanek i zapaleniu obserwowanym w reumatoidalnym zapaleniu stawów. Siódme, włącz kurkumę do swojej diety. Kurkuma jest tradycyjnie stosowana w Indiach do zwalczania stanów związanych z zapaleniem, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Kurkumina, związek obecny w tej przyprawie, znany jest z właściwości przeciwzapalnych i odpowiada za jego korzystne działanie. Dodaj kurkumę do swoich potraw lub napij się herbaty z kurkumy, aby doświadczyć jej działania leczniczego. Możesz również skonsultować się z lekarzem na temat suplementów kurkuminy. Ósme, stosowanie diety śródziemnomorskiej. Dieta śródziemnomorska jest znana z wielu korzyści zdrowotnych, takich jak niższe ryzyko śmierci z powodu raka lub chorób serca. Zdarza się to także dla osób z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Badania wykazały, że przestrzeganie tej diety może poprawić funkcję fizyczną i zmniejszyć ból u osób z tym schorzeniem poprzez zwalczanie stanu zapalnego.
Jeżeli obejrzałeś do końca, zostaw komentarz o treści, żyj zdrowo i daj łapkę w górę. Pozdrawiamy!